innego portalu. Rozmawiam dzisiaj z Jesionem, perkusistą, dobrze? Mówię tak, perkusistą zespołu, uwaga, Zwinne Paluszki. No i na początek, no pytanie chyba, które się nasuwa samo. No dlaczego, Zwinne Paluszki? Sami o tym nie wiemy, jak to się stało. Ale Zwinne Paluszki, to chyba ziomek wpadł na to. Na początku się nazywaliśmy Zwinne Paluszki w Malinowym Kruśniaku. Taka nazwa, ale później trochę zrezygnowaliśmy z tej końcówki. Cały czas w sumie myślimy nad zmianą nazwy, ale jak na razie się przyjęła i nasi fani są zachwyceni, więc chyba na razie nie będziemy zmieniać. Znaczy ja myślę, że już może nie zmieniajcie. Bo pierwszy raz jak usłyszałem Zwinne Paluszki, to szczerze powiedziawszy myślałem, że jesteście kapelą pięciu gitarzystów. Jakoś z takim się skojarzyło. No. Od roku, ponad roku. W sumie taką wspólnie pierwszą próbę mieliśmy w grudniu. Cały czas w tym samym składzie? Cały czas, tak. Czyli co, no ty Jesion grasz na perkusji, co tam jeszcze nawija? No to jest Grabol, który u nas nawija właśnie. Czasami nawijkę ma niezłą. Śpiewa po prostu. Jest Ola, Zamcza, która śpiewuje. No niestety nie ma we wszystkich kawałkach, ale kilka ma dla siebie całych. Ale generalnie chórki robi. Mamy też Olę, która śpiewa, drugą Olę. Ola, która gra na klawiszach. Mamy Jamesa, który gra na gitarze. Jeszcze ziomka. I oczywiście Pasiekę, który gra na basie. Takie troszeczkę połączenie reggae, ska i punka, to jest takie... Tak, no jest mieszanka. To jest takie troszeczkę mieszanka wybuchowa i taki troszeczkę, powiedziałbym, gatunek wymierający. On był dosyć jakieś 10-15 lat temu modny. Czy nie czujecie się, nie wiem, staroświeccy przez to? Nie, wydaje mi się, że nie. Generalnie to nasza muzyka to jest mieszanką taką właśnie wybuchową. Ciężko tutaj się doszukać jakiegokolwiek, tak w jakiejś szufladki nas wsadzić. To jest takie połączenie, ja to kiedyś nazwałem reggae, raga, ubudubu, gangsta. Tak, widziałem na MySpace'ie. Tak. No, w sumie nasz wokalista troszeczkę słucha hip-hopu, także też ten nurt jakoś wdraża zespołu. Oczywiście ja generalnie wychowałem się na punku, także troszeczkę takiego trzeba dodam.
A no, gitarzysta jeden w poprzednim zespole, był jego zespół metalowy. Także to taka misza. Pytanie myślę zasadnicze. Kiedy płyta? Ohoho. No to oczywiście szukamy sponsorów. Drodzy sponsorzy, będzie nam bardzo miło. No, po prostu kasa. Potrzebna kasa. No i też czas. Ale jakoś, jak dajemy radę, próby, staram się regularnie robić także. Czyli jest szansa, że tak, za jakiś czas się materiał jakieś myślę, tam że około tak w granicach wakacje, że trochę to coś powstanie. No co, za chwilę tutaj w Mimi koncert. Może po prostu chodźmy i posłuchajmy, jak gracie. No jasne.